Siemanko, witam was ziomeczki. Robię ten materiał, ponieważ wydarzyło się coś w Tibi, coś na co wszyscy czekaliśmy tak naprawdę. Każdy Tibiczyk chciał się dowiedzieć, co jest za bramką na Banucie, na level 999. Wczoraj, czyli dokładnie dnia 23 czerwca 2017 roku, dowiedzieliśmy się, co jest za teleportem. Pierwszy raz na live, pierwszy raz w ogóle dowiedzieliśmy się, co znajduje się za teleportem. Otóż znajduje się tam mała wyspa, jak widzicie na filmiku. Co na wyspie? Kilku NPC, puchar za wbicie 999 levela. No i właśnie, co dalej? Devonika na streamie, a przypomnę też, że miał 20 tysięcy ludzi, więc ludzi było sporo, próbował z widzami właśnie dojść do tego, co tam trzeba zrobić, do kogo trzeba zagadać, do jakiego NPC. Próbował robić jakieś misje, próbował też zagadywać, kopać kilofem czy tam łopatą całą wyspę. No niestety trwało to chyba 2 godziny, bo oglądałem na live'ie i nie umiał do tego dojść, co należy zrobić. Już rozmawiałem z niektórymi ludźmi, też zbierałem opinie, jak to zwykle robię, jak jestem czegoś ciekaw. No i niektórzy ludzie mówili, że on troluje ludzi, że tą misję już dawno zrobił. Niektórzy mówią, że nie ma żadnej misji, niektórzy mówią, że jest tylko puchar i to wszystko. No z tego, co piszą te NPC, które są na wyspie, no wygląda na to, że jest jakiś jeszcze finałowy boss, może coś będzie więcej. Póki co tajemnica częściowo została odsłoniona, a dalej zostaje tajemnicą, no bo nie wiadomo, co z tym questem, czy przede wszystkim jest jakiś quest. Też Devonika i tam jego ziomeczki, czyli też Munzin na streamie mówił, że Karstek wie, co zrobić i wykonał tego questa. Dowodem może być to, że ma faktyczne achievementy, których nie ma nikt inny. Czyli nie wiadomo, za co są te achievementy. Prawdopodobnie za quest na 999 level, właśnie, który się znajduje za teleportem. Devonika podczas streama wspominał, że Karstek chce 10 tysięcy Tibia coinów za zdradzenie tajemnicy, jak można wykonać tego questa. Pytacie mnie podczas streama, co sądzę o tej całej sprawie. Sądzę, że zajebiście, że Devonika pokazał, co się znajduje za bramką. Szczerze mówiąc, sam w to nie wierzyłem. Myślałem, że będziemy musieli czekać na inną postać, która wbije 999 level, a jednak. Devonika powiedział, że podczas streamów będzie starał się z widzami rozwiązać zagadkę tajemniczej wyspy. To takie bardzo szybkie podsumowanie. Jeśli coś się dowiem więcej, jeśli będzie coś wiadomo w tej sprawie, na pewno wrzucę na swój kanał i opiszę wam to w bardzo krótkim filmiku, krótkim, rzeczowym filmiku, tak jak robię to teraz. Więc z mojej strony to wszystko, do zobaczenia na streamie, żegnam się, po!